Cześć, witajcie, Paraguay Live. Mam na imię Pyt, a w sumie Pyszek. Serdecznie pozdrawiam ze słonecznego Paraguay. Sporo z Was, dzięki za zapytania, pyta się o dokumenty, jakie trzeba, czy powiedzmy sobie, lepiej mówiąc, wielu z Was ma różne paszporty. Tak, powiedzmy sobie, ja mam polski, Józek ma polski, niemiecki, inny ma kanadyjski, polski i peruwiański. Ktoś inny ma brytyjski i polski, ktoś inny w ogóle nie ma polskiego i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest czysto zagmatwana, że tak powiem. I zadajecie właśnie pytania, co z tym fantem zrobić, jakie dokumenty są potrzebne i na jakich paszportach wyemigrować, czy wjechać do Paragwaju. I na te pytania krótko Wam postaram się opowiedzieć. A więc sprawę krótko ujmując, trzeba podzielić corki całe społeczeństwo na polskie paszporty i zagraniczne paszporty, a wśród tych zagranicznych paszportów są bardziej skomplikowane paszporty niemieckie, dlatego kwestia niemieckich paszportów zostawię na koniec, bo najbardziej skomplikowane. Czyli krótko, jeżeli wjeżdżacie na polski paszport, nie ma żadnego problemu. Musicie mieć naturalnie polski paszport, akt urodzenia, akt małżeństwa i zaświadczenie o niekaralności. Wszystkie dokumenty poza paszportem, wystarczy tylko kopia paszportu, ale inne dokumenty muszą mieć apostyle, którą otrzymacie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Polsce, w Warszawie. Nie ma żadnego problemu. Postaram się Wam jeszcze linka do ministerstwa wrzucić, ale ponieważ te sprawy się często zmieniają, więc musicie się na dzień dzisiejszy, czy aktualnie, jak będziecie potrzebować te dokumenty, po prostu zwrócić i spytać się, gdzie tą apostylię możecie otrzymać. Ok? Dobra. Druga kwestia, inne paszporty, to znaczy inne oprócz niemieckiego. Tak, macie paszport, nie wiem, brytyjski, kanadyjski i tak dalej, nie będę wszystkich wymieniał. Możecie mieć dwa obywatelstwa, trzy, nie ma żadnego problemu, ale na jedno musicie się zdecydować, aby wyemigrować do Paragwaju. I powiedzmy sobie, nie wiem, macie obywatelstwo kanadyjskie, brytyjskie, czy amerykańskie, czy szwajcarskie, nie ma żadnego problemu, wjeżdżacie na ten paszport. Zasada jest identyczna jak przy polskich paszportach, tak? Ale paszport, powiedzmy sobie, kanadyjski, zaświadczenie, akt urodzenia macie w Polsce, oczywiście z Polski, z apostylią z Polski. Akt małżeństwa, powiedzmy, zawali się związek małżeński w Kanadzie. Musicie mieć oczywiście apostylię z Kanady i zaświadczenie z Kanady. I o niekaralności tak dalej, zaświadczenie o niekaralności oczywiście z Kanady, tam gdzie przebywaliście w ostatnich 5 latach. Ok? Trzecia kwestia. Polacy, eks-obywatele Polski, czy obywatele Polski, jakby to ująć, nieważne, macie powiedzmy polski paszport i niemiecki, bo tu jest ważne. Niemiecki paszport. Jeżeli macie niemiecki paszport, sprawa wygląda trochę inaczej, to znaczy wszystkie dokumenty się zgadzają, dalej przedstawiacie paszport niemiecki, kopię paszportu, normalną, zwykłą kopię, którą wysyłacie mnie na WhatsApp, numer Wam podam na dole.
i akt urodzenia. Jeżeli urodzili się w Polsce, oczywiście to samo w Polsce. Musicie zaświadczenie wziąć, akt urodzenia z Polski. Akt małżeństwa, jeżeli w Polsce, oczywiście z Polski. I jeżeli nie, to z Niemiec. A jak większość z Was, czy sporo z Was urodziła się w Polsce, wzięła małżeństwo w Niemczech na przykład. I zaświadczenie naturalności też niemieckie, ponieważ powiedzmy od ponad 5 lat, jak mieszkacie w Niemczech. Dokumenty są te same jak gdzie indziej. Co jest jeszcze dodatkowo wymagane, proszę nie zapomnieć, jest, że wszystkie dokumenty, wszystkie, tak? Jesteście obywatelem Niemiec, czy obywatelką Niemiec. I w tym przypadku wszystkie dokumenty muszą być dodatkowo, na dzień dzisiejszy mówię, poświadczone przez ambasadę Paragwaju w Berlinie lub konsulat paragwajski we Frankfurcie nad Menem. Prosta sprawa, wydaje mi się, ok? Także jestem przekonany, że tym krótkim wideo Wam pomogłem, zarówno tym, co mają tylko polskie paszporty, jak i wielu innym, które mają różne paszporty, czy też różne obywatelstwa. Także z tym nie ma problemu. W razie dodatkowych pytań, oczywiście proszę je zadawać pod spodem w komentarzach, bez podawania nazwiska, imienia, numeru butów i tak dalej, numeru kołnierzyka. To mnie nie interesuje, po prostu krótkie pytania, co Was interesuje. Jeżeli macie dodatkowe pytania, chętnie zadzwońcie, ale naprawdę mamy tyle zapytań, że nie mogę Wam wszystkim osobiście odpowiedzieć. Albo piszcie na e-mail, na maila, którego Wam podam na dole. Ok? Także dziękuję serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że trochę tę kwestię wyjaśniłem, jeżeli chodzi o emigrację do Paragwaju, bo wielu z Was pyta się o to. Dobra, dziękuję serdecznie, dzielcie się wideo, uśmieszki, lajki w górę i zobaczymy się w następnym wideo. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, hej, pa, pa.